burzach, które mogą przechodzić przez Pomorze w najbliższych godzinach, zrobi się chłodniej, ale nie zimno. Termometry będą pokazywać ponad 20 stopni. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Pofalowany, chłodny front atmosferyczny rozciągający się od północnej Skandynawii po basen Morza Śródziemnego oddziela bardzo ciepłe powietrze po jego wschodniej stronie od chłodniejszego atlantyckiego na zachodzie. Strefa frontu przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim, przynosząc przelotne opady deszczu i lokalne burze. Jutro strefa frontu obejmować będzie jeszcze wschód Polski, a nad pozostałym obszarem kraju rozbuduje się pogodny klin Wyżu Atlantyckiego. Noc będzie pochmurna, lokalnie popada, możliwe są burze, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy. Na termometrach od 16 do 19 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1008 hektopaskali i wolno rośnie. Poniedziałkowy poranek będzie pochmurny, ale w ciągu dnia chmur będzie ubywać, już padać nie będzie. Powie do 25 km na godzinę. Odpoczniemy od upałów. Termometry wskażą od 20 do 24 stopni. Ciśnienie będzie delikatnie rosnąć. A co będzie się działo na Bałtyku? W nocy wiatr głównie północny do północno-zachodniego wiać będzie do 5 stopni w skali Beauforta. Jutro dominować będzie kierunek północno-zachodni. Wiać będzie nieco słabiej do 4 stopni. Dziękuję za spotkanie. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.